Więc tak jak obiecałem, zrobię krótki filmik, jak wykonać różne takie przedmioty survivalowe, można powiedzieć, bushcraftowe do obrony. Także tu mam też na stole wszystko poukładane i zaraz zacznę Wam to jeszcze pokazywać. Cześć, witam Was. A więc dzisiaj Wam pokażę, jak robić różne takie zawieszki do kluczy z paracordu, różne takie wisiorki, takie maczuga, broń, nuczako, jak ktoś pamięta z dawnych lat. Także pora, żebym to wszystko Wam pokazał, jak to się robi. A więc zaczynamy. Jeszcze na wstępie pokażę Wam najprostszy i najpraktyczniejszy węzeł. Od tego wszystko się zaczęło. W sumie wykonuje się go jak sznurowanie obuw do butów. Ale należy pamiętać o jednej rzeczy, że sznurek, który ten jakbyśmy dali tutaj, to wtedy mamy tak zwany węzeł płaski, tak zwana ósemka, bardzo mocny. A jakby szedł, to by szło odwrotnie. Tak, to wychodzi wtedy zwykły supełek. Wtedy nie jest węzeł płaski. Dlatego tak istotne jest, żeby wykonywać te wszystkie ruchy w dobry sposób. Także węzeł płaski w ten oto sposób. Widzicie? Jak on później obojętnie, jak się pociągnie nawet za jedne te, to on się zakleszcza. I łatwo go później poluźnić, a żeby go ciągnąć, to się nie rozstwinie. Także tak jest węzeł płaski. Teraz przejdźmy do dalszych spraw, a mianowicie teraz Wam pokażę styl. Mamy już przygotowane mniej więcej dwa równe odcinki, tak po 1,5 metra. Musimy się zaopatrzyć w takie kółeczko. Pierwsze to przekładamy tutaj. O. A jeszcze chodzi o kulkę bosmańską, to jeszcze przypalamy sobie tutaj te kawałki, żeby się po prostu nam nie roztwajały. O. Jeszcze chodzi o kulkę tą bosmańską, to jeszcze Wam powiem taką rzecz, że ją trudno mi było samemu zrobić i musiałem się posiłkować. Żona ją zrobiła. Ale tu już to Wam pokazuję, jak to tutaj zaczynamy. Także mamy jeden sznurek, drugi przez jeden jest przeplecione kółeczko do kluczy. Przekładamy tutaj do góry. Tak. Tą dajemy tutaj na tą stronę. To jeszcze troszkę trzeba przeciągnąć, żeby tu były równe dwa końce. O. To przekładamy tak. Jeszcze upalę. Troszeczkę tu. O. Z góry przechodzi tu. A tego przekładamy tu pod tym. I teraz to wszystko zaciągamy. O. To sobie mocno tu pozaciągamy. Bierzemy pierwszy sznurek, wywijamy go tutaj naprzód. Z tej strony sznurek. Jedziemy nim do siebie. Pierwszy sznurek tutaj z kraju wchodzi przeplatany pod spód. W ten sposób bierzemy ten sznurek z drugiej strony, przeplatamy go tutaj pod tym.
ten sposób. Zaciskamy. O. Jeszcze każdy z osobna mocno. Trzeba sobie uregulować, żeby to pasowało. I zaczyna nam wychodzić kosteczka taka. I znowu ten sznurek możemy w tą stronę albo w tą, ale możemy ten do siebie, ten od siebie, ten tutaj od krawędzi przeplatamy. Nie wiem, czy to dobrze widać. W ten sposób. Ten, co jest bliżej nas, przeplatamy tu i tutaj on musi wejść od spodu. Troszkę zabawy z tym jest, ale idzie pomału. O. Teraz znowu sznurek do siebie, od siebie, ten tu pierwszy po lewej mojej stronie, co jest bliżej, to go tu przeplatamy pod spodem z tej strony, zaraz tu, ten sznurek przeplatamy od siebie w następnym kolejności tu i wychodzi taki, jak tu widać, kwadracik i zaciskamy. Później po kolei każdego mocno. O. Taki kształt już tutaj to wychodzi. I znowu jedziemy do siebie. Zostawiamy sobie tutaj u góry taką pętelkę. To wtedy łatwiej pójdzie od siebie. Ten, co tu jest bliżej nas, jedziemy tutaj z tej strony. Tego przykładamy tu pod spód. O. I znowu to zaciągamy wszystko. Później każdy pojedynczo. O. I już wychodzi tak. Jedziemy. Od siebie. Tutaj. 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 I każdy mocno zaciskamy. I tak to już idzie. Jeszcze jeden wam pokażę. Tak. Tak. Ten tu od siebie. Tu z tej strony. I zaciskamy. O. Aby to było mocno zaciśnięte. Już mamy tyle. Teraz wam pokażę, jak to idzie na małym. I jak jest dwukolorowy, to wtedy łatwiej.
Też początek, pamiętacie jak to robiłem? Tutaj o tej kulce bosmańskiej mówiłem. To żona zrobiła, to wam wkleję link, jak nie zapomnę, jak zrobić taką kulkę bosmańską. Ale jak jest dwukolorowe, to jest łatwiej, bo sobie widzicie kolory. W tą stronę, w tą stronę. Tu jest ten. Przychodzi bliżej. Ten tu przychodzi od nas. I tak samo wszystko zaciskacie i wychodzi takie coś. Tu jeszcze trochę muszę zrobić tego, ale pokażę wam, jak już to wygląda. O tej właśnie kulce bosmańskiej to mówiłem, a to będzie tak wyglądało. Tu już jest to zrobione. Ten oto sposób, żeby starczyło. I taką po prostu pałkę idzie sobie zrobić do własnej obrony. Kuleczkę tutaj przywiązać. I mamy elegancką obronę. Teraz jeszcze wam pokażę. Tu też ta gałka bosmańska też. I pokażę wam, jak zrobić taki warkocz teraz. Żeby po prostu zrobić sobie inny wzór. Taki jak ten tutaj. Tu już mam zaczęte. Tylko wam pokażę, jak to po prostu idzie. Tak samo odmierzacie sobie sznurki mniej więcej równe. I sobie jedziecie. Tutaj będę robił z tego jeszcze zapinkę. Ale sobie w ten oto sposób idzie. Tu. W ten sposób wychodzi nam taki właśnie jeszcze wzorek. Jak tu mam ten długi, tu jest jednokolorowy, ale lepiej na dwa kolory. No zależy, jak kto sobie tam życzy, jak mu pasuje. Także takie ciekawe rzeczy idzie sobie zrobić. Polecam wam, żebyście sobie zrobili do obrony nawet. Także tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich i do następnego. Teraz jeszcze mi pozostaje pokończyć te różne tutaj rzeczy. O, to już później idzie automatycznie.
trochę trudne, ale idzie. O, zobaczcie. Zaciskamy. W ten oto sposób powstaje. O. Także trzymajcie się i do następnego, bo tu jeszcze o tyle do rzeczy mam do porobienia. Hej, cześć.